Hej, hej, witam was po kilkudniowej przerwie, jeżeli chodzi o materiały, bo de facto stream nawet był w tym czasie, kiedy mnie nie było, ale do najważniejszych kwestii typu właśnie omówienie tego, co wyszło, w zasadzie bardziej co nie wyszło w trybie ruletkowym w DBD, bo generalnie sam tryb de facto kończy się, jutro jest on ostatni dzień i de facto kończy on jeden etap przygotowania do eventu urodzinowego, który gdzieś tam niedługo będzie miał miejsce, no i wiadomo, przygotowanie do Wekny również i oraz do trybu 2 kontra 8, który gdzieś tam w tym wrześniu ma do nas wlecieć, ale według mnie generalnie sam tryb jest troszkę zmarnowanym potencjałem i w takim wydaniu w sumie nawet dobrze, że on jest tylko i wyłącznie jeden tydzień. Dlaczego? Ponieważ samą ruletkę mamy machniętą, jeżeli chodzi o same perki, czyli to jest modyfikator samych perków, bo grając chociażby po stronie Surwa, no to można sobie spikować mapy, można sobie spikować itemki i de facto gra nie jest znowu aż taka ciężka, bo można sobie spikować chociażby jedną aptekę, żeby móc się jakkolwiek wyleczyć i ta gra już jest troszkę prostsza. Całkowicie inna sytuacja wygląda w ogóle po stronie killera, bo możemy sobie wybrać killera, spikować sobie najmocniejsze addony, pikując w zasadzie najmocniejszego killera i w zasadzie no perki aż tak nie są znowu potrzebne, żeby ten mecz ugrywać wtedy, kiedy gramy mocnym killerem i gramy na najmocniejszych addonach, gdzie de facto same perki nie są nam wtedy zbytnio potrzebne, żeby te mecze ugrywać. Mało tego, patrząc na to, że mało który surf ma w zasadzie dostaje jakiekolwiek sensowne perki, no to najnormalniej w świecie duża część killerów po prostu tuneluje i w zasadzie no bardzo szybko kończy te mecze, a w zasadzie poci się niemiłosiernie grając, chociaż generalne ogólne społeczeństwo dotyczące właśnie DBD no jest czymś normalnym, nawet w trybach tych zabawowych, typu właśnie ta ruletka, czy wcześniej jak mieliśmy ten tryb chociażby ze zgaszonymi światłami. Więc de facto ten tryb można byłoby po prostu rozegrać inaczej, chociażby wywalając właśnie chociażby rangi, albo w zasadzie tworząc osobny ranking po prostu do postępu, jeżeli chodzi o te mecze. No, ale wiemy, no, ranga służy teraz tylko i wyłącznie do po prostu odbierania punktów co miesiąc. Bo równie dobrze mogli tą ruletkę rozwinąć również, jeżeli chodzi o chociażby postacie i również mogli to, w zasadzie tutaj bardziej mam na myśli killerów, i mogli również to urozmaicić, jeżeli chodzi o addony, które mamy generalnie grane. Bo wtedy już mamy całkowitą ruletkę i w zasadzie nie ma co nawet próbować pikować najmocniejszych killerów z najmocniejszymi addonami, no bo najnormalniej w świecie może to nam przelosować po prostu inaczej i wydaje mi się, że ta opcja byłaby troszkę lepsza, jeżeli chodzi o sam ten tryb, który no na szczęście można powiedzieć się kończy. Z kolejnych plusów w zasadzie jaki ten tryb jeszcze wniósł, to jest to archiw. To są archiwka, wiadomo, troszkę więcej blood pointsów zawsze, troszkę szybszy postęp do riftu, który de facto w sumie osoby, które grają stosunkowo często, mogą tego rifta skończyć w 2 tygodnie, może gdzieś tam w okolicach 3, patrząc właśnie na to w momencie, kiedy dostajemy jeszcze dodatkowe rifty. W ogólnym rozrachunku tryb był nie najgorszy ze swoimi problemami i można byłoby go rozwiązać o wiele lepiej, no bo w zasadzie można sobie odpalić jakąkolwiek stronę ruletkową, jeżeli chodzi o DBD, i sobie po prostu jeszcze wylosować, czy to chociażby killera, addony, czy inne offeringi, więc można było to zrobić lepiej, ale efekt finalny jest taki, że ludzie w DBD grają i będą musieli grać cały czas z racji takiej, jak Behavior chce w ogóle rozwijać i rozrastać uniwersum DBD, ale o tym wam przygotuję osobny materiał, bo po ostatnim streamie rocznicowym się podziało dużo, w sensie ja już wam to omawiałem właśnie w poprzednim materiale, więc jeżeli ktoś nie widział, to może sobie jeszcze tam zajrzeć, ale prawdopodobnie dopiero w przyszłym tygodniu zrobię wam taki zbiorczy materiał, co o tym wszystkim myślę i jakie wnioski można z tego wszystkiego wysnuć, o ile kogokolwiek to interesuje. I w zasadzie tyle, jeżeli chodzi o ten materiał, dajcie znać, co wy sądzicie o ruletce. A, i ważna informacja, jeżeli chodzi o hardcora. Hardcore będzie prawdopodobnie, w zasadzie będzie robiony w czerwcu, tam 14-15 prawdopodobnie sobie dopiero zaczniemy, w momencie, kiedy będziemy mieli reset rank.
Po prostu nowe konto mam przygotowane. Zobaczymy tylko, kiedy wleci event urodzinowy, bo nie chciałbym robić tego na evencie urodzinowym, gdzie tych no, blood pointsów będzie dużo i po prostu będzie o wiele łatwiej je zbierać, a niekoniecznie chcę sobie to wszystko ułatwiać. No i w zasadzie tyle. Dzięki za uwagę. Do następnego. Hej, hej.